Za moment pokażę Wam mnóstwo pomysłów na prezenty, które jako przyszłe mamy możecie sobie zażyczyć, ale jako goście możecie zakupić specjalnie dla mamusi i dziecka. Jako Party & Wedding zajmujemy się różnymi ważnymi uroczystościami. Jak pewnie możecie się domyśleć, w dzisiejszym słodziutkim anturażu skoncentrujemy się na tych okazjach związanych z dziećmi, a jest ich bardzo wiele. Urodziny, chrzest, ale dziś szczególną uwagę przykładamy do takiej uroczystości, która nazywa się Baby Shower. Zaczynamy od dużych gabarytów. Mój pluszowy przyjaciel już się tutaj chilluje i chilluje się w sposób nie byle jaki, bo w bardzo wygodnym, fajnym, funkcjonalnym łóżeczku. Dla każdej mamy urządzenie pokoiku dla dziecka jest bardzo ważnym punktem podczas przygotowań do zostania mamą. Trzeba kierować się oczywiście designem, który będzie nam pasował do wnętrza, ale przede wszystkim funkcjonalnością tych mebli. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na to, z jakiej jakości materiałów są wykonane. Wiadomo też, że meble to dosyć duży wydatek dla młodych rodziców, więc taka okazja jak baby shower może być niezłym pretekstem do tego, żeby goście zrzucili się na przykład na łóżeczko. Jeśli firma, od której zdecydowaliście się zakupić meble, oferuje coś takiego jak vouchery, to w ogóle jest ogromne ułatwienie, bo wtedy wasi goście mogą zrzucić się na taki voucher, podać Wam go do rączki, a Wy samodzielnie możecie za określoną kwotę zebraną przez najbliższych wybrać te meble, które podobają Wam się najbardziej. Tutaj mam akurat łóżeczko wykonane z drewna. Łóżeczko z taką opcją, że rośnie razem z dzieckiem, więc na razie mamy ten materac dla maluszka uniesiony dość wysoko. Później ten materac się obniża dla takiego dziecka, które już siedzi, staje, a później w ogóle można przerobić to łóżeczko na tapczanie. To jest łóżeczko od firmy Woody's. To jest firma, która oferuje oczywiście nie tylko łóżeczka, ale również inne elementy bardzo ważne do wystroju dziecięcego pokoju. Można sobie stworzyć z tych mebli komplet, można je sobie dowolnie miksować. To, co jest najważniejsze, to to, że jest to firma, która używa bardzo wysokiej jakości drewna do robienia swoich produktów. Miss zadowolony? Tak! Czas na kilka gadżetów. Zacznijmy od tego, o co się opieram, czyli jest to krzesełko, fotelik dla dziecka. To też fajne, że jest to dla dziecka w różnym wieku, ponieważ mamy tutaj opcję rozkładania tego siedziska i to siedzisko ma aż 3 pozycje, w których może być stosowane. Oczywiście, że jest to dla takiego dziecka, które już siedzi. Natomiast wspaniała przestrzeń do oswajania się z nowymi pokarmami, do zabawy jedzeniem, to zazwyczaj no, bardzo mocno łączy się z ogólnym bałaganem dookoła, więc bardzo fajne jest to, że to siedzisko jest wykonane z materiałów, które są bardzo proste w czyszczeniu. Mamy tutaj powierzchnię, którą w ogóle możemy sobie ciak, 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 ściągnąć tą tackę, umyć konkretnie, tutaj też wypucować i nałożyć czyściutką na kolejny posiłek. Ale to, co jest naprawdę najfajniejsze, bo ja miałam podobny fotelik, natomiast mój nie miał kółek. To, że to ma kółka, jest 100 razy lepsze niż to, co ja miałam kilka lat temu. Kolejna rzecz jest to elektroniczny fotelik, bujaczek, na który dziś się odkładamy, włączamy maszynę i ona jeździ, buja, masuje, telepie. Ogólnie dzieci to lubią i znam rzeszę rodziców, którym to uratowało życie. Jeżeli chodzi o atrakcje podczas bujania dla dziecka, to również są tutaj doczepione maskotki, które przyciągają uwagę. Są oczywiście pasy bezpieczeństwa. Fajna opcja, jeżeli taki bujaczek na przykład jest ciepło, wystawicie gdzieś na przykład na taras czy na ogródek przed domem, to mamy siateczkę, która chroni dziecko przed ewentualnymi ukąszeniami, robakami. No i oczywiście tutaj mamy również chroniącą przed słońcem taką budkę. Kolejna rzecz dla kobiet, typowo jednak dla kobiet, jest to laktator, czyli coś, co większość kobiet przeraża. Niemniej jednak potem dziękują Bogu za stworzenie tego urządzenia. Laktator oczywiście może być użyty po to, żeby ściągnąć pokarm, ale ten może być używany również w celu pobudzenia laktacji, jeżeli jest ona słaba. Ta akurat opcja jest fajna, bo to jest laktator z gorsetem, więc te butle są przyczepione do naszego ciała i nie musimy ich trzymać przez cały czas, kiedy pokarm jest
ściągane. A tutaj w tym woreczku jest taka wersja laktatora do torebki. Zobaczcie, jest to naprawdę też ładnie zdesignowane, więc przed koleżankami w pracy nie ma lipy. I taki laktator zabieracie ze sobą i on jest gotowy do użycia w każdej chwili. Teraz przechodzimy do gadżetów mniejszych, ale nie mniej ważnych. To jest opcja, która przed chwilą usłyszałam od chłopaków na planie, którzy mają dzieci. W ogóle ratowała im bardzo często życie. Ta maszyna to jest 6 w jednym. Oczywiście jest to podgrzewacz, jest to sterylizator i jeszcze tutaj mamy taką opcję rozmrażania pokarmu. Oczywiście możemy tutaj trzymać mleko od mamy, ale to też jest taka opcja, żeby tutaj sobie trzymać na przykład wodę, która będzie cały czas miała odpowiednią temperaturę i w odpowiednim momencie jedynie wodę mieszamy z mlekiem w proszku, rozrabiamy i jest gotowe do podania dzidziusiowi. Tutaj mamy ekspres do, chciałbyś powiedzieć, kawy, ale nie, jest to ekspres do przygotowywania mleka modyfikowanego. To jest urządzenie, które podgrzewa, gotuje bądź schładza wodę, tak żeby była idealna do przygotowania pokarmu dla dziecka. Kiedy dowiedziałam się o istnieniu, uwaga, podgrzewacza do chusteczek nawilżonych, pomyślałam sobie, że trzeba być oszołomionym, żeby coś takiego kupić. Ostatecznie miałam w domu dwa. Słuchajcie, no dzidziuś kiedy się rodzi, to jest maleństwo, tak delikatne, tak wrażliwe na każdy dotyk, na każdą zmianę temperatury, że tak naprawdę jak zostajesz mamą, to okazuje się, że nie masz serca tą zimną, mokrą chustą po prostu. Znaczy ja sobie myślałam, czy mi by było miło i stwierdziłam, że nie, a jednak jestem nieco większa. Więc taki podgrzewacz do chusteczek to jest absolutnie ukłon w stronę waszych bobasków i one będą was za to bardzo kochać, cenić i wspominać zawsze dobrze. Tutaj mamy sterylizator do butelek. No jak w domu pojawia się dziecko, to ogólnie jest taki moment takiej wzmożonej, mam wrażenie, higieny, czystości. Bardzo dbamy o to, żeby właśnie wszystko było wyparzone, wysterylizowane, czyściutkie, żeby tego dziecka w żaden sposób nie zakazić, nie wprowadzić żadnej bakterii. I to właśnie jest idealne do butelek, do smoczków. Powinno być w każdym domu, w którym jest małe dziecko. Jest to urządzenie multitaskingowe, 5 w jednym, też rozmrozi pokarm, utrzyma w odpowiedniej temperaturze, wysterylizuje butelki, ale co ważne, to w przeciwieństwie do tego jest aż na dwie butle. Czyli na przykład może się przydać, jak rodzą się dwojaczki? Teraz niania elektryczna. Tych niań jest bardzo wiele rodzajów. Natomiast tutaj mamy dwa, te moim zdaniem najfajniejsze, czyli takie, które nie mają żadnych kabli. Jedna niania działa na Wi-Fi, tutaj właśnie łączy się tyruriru z kosmosem, a bliżej z waszym telefonem, w którym jest aplikacja, dzięki której na telefonie widzicie, co robi wasze dziecko. Tutaj niania w drugiej wersji, bezprzewodowej, z takim oto monitorkiem, na którym możecie oczywiście widzieć, co dziecko robi. W tej wersji możecie również dziecku włączyć kołysankę albo do niego mówić, więc opcji jest naprawdę wiele. Obie kamerki mają ruchome głowice, dzięki czemu jak dziecko już jest większe i po prostu nie leży w łóżeczku, to ta kamera może za nim podążać, możecie dokładnie widzieć, gdzie ono jest i co robi. Jeśli spodziewacie się dziecka, to spodziewajcie się bardzo dużego zapotrzebowania na tekstylia. Przydadzą wam się pieluszki, otulacze, ręczniczki, poduszeczki, śpiworki, kocyki i to w niezliczonej ilości. Jeżeli już nawet macie te pieluszki, to uwierzcie mi, że macie ich za mało. Pieluszka służy tak naprawdę do bardzo wielu rzeczy, które wykonujecie z dzieckiem i przy dziecku. Na pewno za moment będziecie wiedzieć, o co mi chodzi. Wybierając wszystkie te tkaniny, które otulają ciało dziecka, czyli są w bezpośrednim kontakcie ze skórą, musicie położyć duży nacisk na to, żeby to były naprawdę dobrej jakości tkaniny. Bardzo modne są teraz produkty wykonane z bambusa i to nie jest jakaś głupia moda, tylko faktycznie jest to takie włókno, które idealnie gra z taką wrażliwą, delikatną, niemowlęcą skórą, które bardzo pięknie przepuszcza powietrze, dziecko się nie poci. Drugą wspaniałą tkaniną jest muślin i oczywiście znana od wszechczasów bawełna. Zwracajcie też uwagę na jakość tej bawełny, na skład, no a reszta, czyli kolorystyka, design, to już pozostawiam tylko i wyłącznie wam, moje drogie przyszłe mamusie. No i to jest wszystko takie milutkie, także jak wybieracie dla swojego dzidziusia, to podotykajcie, jak jest dla was miłe i myślicie sobie, o Jezu, jakie miłe. To dla dzidzi będzie akurat, ok? Bo ich skórka dużo delikatniejsza niż ta nasza. Tutaj na przykład mam taki, o, sweet ptaszeczki, princik,
proszę bardzo. Czekajcie, czy ja pokazuję Wam ptaszki do góry nogami? Nie, ptaszki latają w różnych kierunkach. Teraz chyba dobrze. O. Teraz przechodzimy do tematu pielęgnacji. Bardzo ważna jest zarówno pielęgnacja dziecka, jak i mamy, bo czasami w tym okresie macierzyństwa mamy osoby zapominają, ale o nich powiem akurat w drugiej kolejności, zacznę jednak od pielęgnacji dla dziecka. Wybierając kosmetyki dla dzieci, oczywiście przede wszystkim należy zwrócić uwagę na skład, na to, żeby było dużo naturalnych składników, jak najmniej chemii. To, co jest chyba takim najfajniejszym kosmetykiem w tym pierwszym okresie, kiedy najważniejszą pielęgnacją dziecka jest kąpiel, to jest taki emolient, którego dodaje się do wody. I tutaj na przykład, przeczytam Wam, bo to chyba będzie najbardziej cool, delikatna emulsja myjąca, która zawiera składniki odżywcze, które pomagają przywrócić barierę ochronną skóry oraz intensywnie ograniczają przeznaskórkową utratę wody. Synergiczne połączenie kojącego działania maceratu z nagietka, a od dawien dawna wiemy, że nagietek działa kojąco, i naprawczych właściwości maceratu z żywokostu, czyli kolejna naturalna substancja, wspomaga naturalny proces gojenia skóry, zmiękcza łuski, redukuje objawy związane z ciemieniuchą, czyli w ogóle też ciekawy temat, który przed wieloma mamami, i łojotokowym zapaleniem skóry. Ciemieniucha to jest taki proces, który nie dotyczy każdego dziecka, ale chyba znacznej większości. To jest moment, kiedy skóra na główce maluszka się przesusza i w postaci takich łusek odchodzi, odpada. To jest taki moment, kiedy o tą skórę głowy szczególnie trzeba zadbać i wyjątkowo nawilżać. Jeżeli chodzi o kosmetyki dla dziecka, to ten preparat, którego dodajecie do wody, to jest jakby absolutna baza, ale oprócz tego bardzo ważne przy myciu główki, szczególnie już później, jest to, żeby mieć specjalny szampon, który nie będzie szczypał w oczy. Dodatkowo chodzi o substancje, które musicie mieć, kiedy już dziecko wyciągniecie z kąpieli, czyli fajny balsam do ciała, czy tak jak tutaj mamy olejek o żelowej konsystencji. Wszystko po to, żeby skóra dziecka przygotowana na noc była w jak najlepszej kondycji. Organizm mamy jest bardzo obciążony okresem ciąży, potem porodem i bardzo ważne jest to, żeby starać się o mamę bardzo mocno zadbać. Mam tutaj kosmetyki dla ciała, jak i do twarzy, ponieważ ta skóra, mam wrażenie, w tym okresie jest bardzo nadwyrężona, brzuch się rozciąga, ta skóra swędzi, jest bardzo często przesuszona, potem z powrotem ta skóra musi się zregenerować, wrócić do swojego poprzedniego kształtu, więc to ciało naprawdę wykonuje solidną pracę, więc fajnie, żeby miało jakieś wsparcie. I teraz dobra pielęgnacja to jest również element pomagający w tej regeneracji. Delikatny żel myjący, mający w składzie pantenol i prebiotyki, to na pewno fajna propozycja nie tylko dla mamy, ale też dla całej rodziny, bo to są takie substancje, które działają też bardzo kojąco, regenerująco i są naprawdę delikatne. Potem coś, co jest absolutną podstawą, czyli nawilżanie tej skóry, i tutaj mamy taki preparat, który ją odżywia, ukoi, jest polecany nawet do bardzo silnie przesuszonej skóry, chroni barierę hydrolipidową, zapobiega podrażnieniom, więc coś bardzo miłego już w momencie, kiedy tylko na skórę nałożycie. Kolejna rzecz to jest akurat substancja myjąca do twarzy, dermatologiczna emulsja do oczu, ust, całej twarzy, która zmniejsza świąd, przyspiesza procesy regeneracji naskórka, łagodzi zaczerwienienia, wzmacnia naturalną barierę ochronną. Ma tutaj w składzie masło shea, to akurat ja bardzo lubię, olej z ogórecznika, skwalanu, otula skórę, więc wszystko to, czego nasza też buzia potrzebuje. I na koniec, żeby nie zapominać, że jak już oczyścimy skórę, co jest oczywiście absolutną podstawą, żeby dać sobie możliwość fajnego nawilżenia, ujędrnienia. I tutaj właśnie mamy serum ujędrniające. I powiem Wam tak, na tym baby shower, w momencie, kiedy dajecie dla dziecka milion prezentów, jak którakolwiek z Was, dziewczyn, mam na myśli gości, przyniesie prezent dla mamy, to uwierzcie mi, że ona będzie tak szczęśliwa, że w tej całej sytuacji, takiej ogromnej koncentracji na dziecku, ktoś o niej pomyśli, że na pewno ten prezent będzie bardzo, bardzo zapamiętany, doceniony, więc polecam Wam fajny drobiazg dla mamy. Kolejna propozycja na prezent to
klasyk, ale jednak budzący dużo pozytywnych skojarzeń, uczuć. I mam tutaj na myśli te malutkie, słodziutkie ubranka. Oczywiście jak dziś już jest mały, to mamy szaleją i kupują dużo ubranek dla swoich dzieci, ale na baby shower dostają ich, mam wrażenie, jeszcze więcej. Więc wybierając ubranka na prezent, taki tip ode mnie, nie kupujcie tych najmniejszych rozmiarów. Ja wiem, że one bywają najsłodsze, ale jednak tych małych ubranek zawsze jest bardzo dużo, a tych większych potem zaczyna brakować. Natomiast znowu, to co najważniejsze, to skład takiego ubranka. Pamiętajcie, że to jest coś, co dziecko będzie miało na sobie w bezpośrednim kontakcie ze skórą przez kilkanaście godzin na dobę. Więc to, żeby ubranko było wykonane z odpowiedniej tkaniny, to absolutny must have. Te ubranka akurat są wykonane w Polsce z bardzo dobrej, organicznej bawełny. Pewnie z chęcią same byście to na siebie założyły. A propos zakładania na siebie, to tu mam bardzo fajną propozycję takich kompletów, gdzie ubranie mamy pasuje do ubrania dziecka. Takie kompleciki tutaj ze spodenkami rozpoczynają się w modzie damskiej od rozmiaru XS i są do XL, a w ciuszkach dziecięcych od 56 do 128. I to też jest fajna propozycja w momencie, kiedy chcecie sobie zrobić fajne zdjęcie z dzieckiem albo jakąś sesję. I taki meci-meci, dwa komplety sprawdzą się doskonale. A propos właśnie robienia zdjęć i sesji, to mam kolejny pomysł na prezent. Powiem Wam z własnego doświadczenia, że jak ma się w domu małe dziecko, to trzeba, to jest obowiązek każdego rodzica, robić mu mnóstwo zdjęć. Dzieci rosną tak szybko, że dla mnie ten moment, kiedy Chris był małym bobasem, potem uczył się chodzić, to jest naprawdę już dość odległe wspomnienie, a on ma dopiero 4 lata, więc wydawać by się mogło, że było to dopiero przed chwilą. Natomiast to, jak on się zmienił od takiego bobaska do dziś, to jest w ogóle niesamowity proces. I tylko dzięki zdjęciom i filmikom mogę to sobie przypomnieć, bo w głowie już tych wspomnień jakoś nie mam, uleciały. Ja już nieraz pokazywałam Wam Selfie Square, czyli malutką drukarkę, która łączy się z Waszym telefonem za pomocą Wi-Fi. Na telefon ściągacie odpowiednią aplikację i to dosłownie zajmuje sekundę, żeby wydrukować wybrane przez Was zdjęcie. Zdjęcie drukuje się kolorowe na naklejkowym papierze, w formacie kwadratowym i teraz właśnie też jedno wydrukuję, już sobie wybrałam nawet. Wydrukuję sobie takie zdjęcie z Krisulka chrztu. Może jakąś rameczkę do tego wybiorę? Frame. Coś ładnego, tylko męskiego, bo ja mam zdjęcie z chłopakiem moim kochanym, malutkim. A może taką? Nie, tamta fajniejsza. Cyk. Dodaję ramkę. I naciskam print i w tym momencie mój telefon łączy się z tym oto malutkim sprzętem, który jest lekki, poręczny. Oczywiście możecie z niego korzystać w domu, ale możecie sobie z łatwością wsadzić go do torebki i zabrać gdziekolwiek jedziecie, na przykład na weekend do dziadków z dzieckiem, bardzo proszę, z drukareczką i po sobie zostawiacie kilka fotografii, które babcia sobie wiesza na lodóweczce za pomocą magnesów bombowo. Także jeżeli, zwłaszcza jeżeli Wasze koleżanki są gadżeciarami, to taka mini drukareczka może skraść ich serduszko. Kolejny prezent to przede wszystkim absolutny must have dla każdego rodzica, który zamierza przewozić swoje dziecko w aucie. Fotelik razem z bazą to jest przede wszystkim bezpieczeństwo dziecka podczas podróży. Różne foteliki spełniają różne standardy bezpieczeństwa, więc warto postawić na te, które jednak są najbardziej bezpieczne, przeszły najwięcej testów, mają atesty, więc w momencie, kiedy udajecie się do takiego salonu, w którym foteliki są sprzedawane, na pewno dostaniecie też odpowiednią ilość porad od sprzedawców i takiej technicznej wiedzy na temat każdego z fotelików. Oba te foteliki ogólnie są fotelikami z bazami, bo są też różne foteliki. Te, które mają bazy, to już są dużo bardziej bezpieczne foteliki niż te bez baz. Baza to jest taka stała część, taki element, który montujecie w swoim aucie i na tą bazę jedynie nosidełko sobie nakładacie w momencie, jak przychodzicie do auta z dzieckiem, a potem dziecko w nosidełku zabieracie. Takie nosidełko możecie potem nałożyć na kółka i po prostu traktować jako
rodzaj wózka. Oczywiście kolorystyka, tkaniny, z których fotelik jest wykonany, to jest absolutnie już wybór wasz, jako osób dających prezent, bądź rodziców. To, co ważne w fotelikach, to też wygoda. I tutaj wygoda dwojaka. Po pierwsze oczywiście dla dzidziusia, czyli te wszystkie tutaj mięciutkie zagłówki, z boczku poduszeczki, miękko pod pupką, specjalne właśnie te osłonki na pasy, żeby w żaden sposób dziecka nie uwierały. Ale z drugiej strony bardzo ważne jest to, żeby ten fotelik był wygodny w użytkowaniu dla rodziców. I tutaj kluczowa jest waga tego fotelika. Te są fotelikami lekkimi, ważą jedynie 3,9 kg, więc jest to dosyć ważna informacja. Natomiast umówmy się, to jest gruby prezent. To już kosztuje konkretną kasę, więc jeżeli stać was na taki prezent dla młodych rodziców, to wspaniale. Jeżeli nie, to oczywiście też opcją jest zrzuta w kilka osób na taki prezent, bo to jest rzecz, która absolutnie rodzicom się przyda. Warto jednak, zanim postanowicie zadecydować, w jakim foteliku będzie jeździło dziecko, skonsultować się z jego rodzicami, bo może oni mają jakieś swoje uwarunkowania czy swoje preferencje, które warto byłoby wziąć pod uwagę, fotelik wybierając. Mam nadzieję, że ten odcinek bardzo mocno was zainspirował i pomógł w wybraniu prezentów na baby shower. To są faktycznie rzeczy, które z czystym sercem mogę wam polecić. Jeżeli chcecie więcej informacji na temat poszczególnych produktów, możecie je znaleźć na dole w opisie odcinka. Ja mówię wam jeszcze o tym, żebyście organizując baby shower pamiętały o pięknej dekoracji, o wspaniałych słodkościach i o przygotowaniu odpowiednich zabaw i konkursów dla przyszłej mamy. I życzę wam cudownej zabawy! Jeśli spodobał ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!